Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Pytań mamy dużo i obszerne. Miejmy nadzieję, że nim mój głos osłabnie, to przyjdzie pomoc elektrowni. Ale nie musi tak być. Otóż niektóre pytania się powtarzają. Kilka pytań na jednej kartce, na następnej i jakieś tam jeszcze pokrewne z tym związane pytania chciałbym połączyć jako temat po prostu i omówić to zbiorowo. Otóż czy są jakieś widoki na wydrukowanie w tomach Prawdy Epifanicznej w języku polskim? Otóż Prawda Epifaniczna jest drukowana od pierwszego numeru teraźniejszej prawdy do ostatniego numeru Prawda Epifaniczna. Przez okres życia brata Johnsona wychodziła Prawda Epifaniczna, która następnie została zebrana w tomy. W języku polskim ta prawda na bieżąco była drukowana w teraźniejszych prawdach. Więc ogromna część zawartości tomów epifanicznych jest w polskich teraźniejszych prawdach. O Bogu na przykład pierwszy tom. Od dziesiątek lat studiujemy to z teraźniejszych prawd. Ostatnie pokrewne czynności Eliasza Lizeusza. 40 lat temu zaczęliśmy studiować, 50 lat temu z teraźniejszych prawd. To jest tom. Eliasz, Elizeusz jest tom. I cały ten tom jest w teraźniejszych prawdach. Więc i podobnie z innymi. Cały ósmy tom Ofiary Książąt Wieku Ewangelii. 10 lat ten tom był studiowany na badaniach beriańskich. Ja zacząłem studiować na badaniach beriańskich w Poznaniu. Najpierw w Łodzi, potem w Poznaniu. Potem w Warszawie. I przeszło 10 lat minęło i to jest tom ósmy. Z teraźniejszych praw. Podobnie niewola i wyzwolenie Izraela. To jest 11 tom, cały jest niewola. Wyzwolenie Izraela. Jak przyszedłem do prawdy zaraz po wojnie, to już zaraz trafiłem na Poznaniu na badanie, najpierw w Łodzi, na badanie tego właśnie tomu 11. Czyli teraźniejszych prawd z tematem o niewoli wyjściu Izraela. I podobnie inne, jeszcze inne te tematy. Teraz, czy są widoki na wydrukowanie w tomach Prawdy Epifanicznej w języku polskim? Więc jeśli chodzi o nasze studiowanie, o nasze badanie, to tak jak powiedziałem, czy ona jest w formie A4 teraźniejszej prawdy, w luźnych arkuszach, kserokopiach z tych teraźniejszych prawd, czy ona jest w książce, to jest ta sama prawda. Przecież
tomu nie można użyć do kolportażu, drodzy bracia i siostry. Niektórzy bardzo pragną mieć wszystkie tomy epifaniczne, bo praca nie pójdzie. Publiczna praca nie jest tomami. Nigdy tomów nie rozdawano na ulicy w kolportażu. Nigdy w żadnym kraju się nie rozpoczyna tomami pracę publiczną, lecz ulotki, broszurki, potem czasopismo. A tomy to są dla zaawansowanych, żeby sobie to, co już mają w teraźniejszych prawdach, żeby mieli w bibliotece, że to pięknie wygląda, wspaniała oprawa, złote litery, sięgnąć estetycznie, przy świetle wieczornym otworzyć sobie elegancki, przyzwoity, w komfortowych warunkach do czytania tom. Prawdę Pan daje tak, jak ją otrzymujemy u nas i na wschodzie i wszędzie. Otóż, jeśli chodzi o wydanie tych tomów, jest plan, bo tu jeszcze pytanie z drugiego arkusza pytań. Jakie są plany wydawnicze na najbliższą przyszłość? Czy zamierza się wydać jakieś tomy epifaniczne w postaci tomów, czy może będą ukazywać się w fragmentach na łamach teraźniejszej prawdy? Przed chwilą powiedziałem, że na łamach teraźniejszej prawdy, w fragmentach, czyli te całe rozdziały, są drukowane już 50, ale więcej, bo to jeszcze przed 39 rokiem obrad. Grzegorz kiwa głową, że w latach 30, to jest 60 przeszło lat temu już, z tych tomów on się uczył prawdy na badaniach briańskich. A więc nie ma krzywdy, nie ma tragedii. Pracy publicznej nigdy nie będziemy prowadzić na ulicy, rozdając ludziom darmo tomy. Lecz ulotki i broszurki, drodzy bracia i siostry, nie tomami się będzie przeprowadzać. Nawet pierwszego tomu, który jest dla publiczności i dla świata, nie można użyć do kolportażu, bo na ulicy weźmie ci ten tom, nawet ci może zapłacić dla świętego spokoju, ale przyniesie do domu, a żona mu powie: co ty takie heretyckie rzeczy, i wrzuci do pieca. A tom kosztuje, drodzy bracia i siostry, kilkadziesiąt tysięcy złotych. A nawet za drugi tom bracia płacą po kilkaset tysięcy złotych teraz, które są wydawane w mniejszym nakładzie. Kilkaset tysięcy dasz osobie, która nie wiadomo, czy spali, czy rzuci, czy też zniszczy ten tom. A więc nie w tym rzecz. W związku z tym w przygotowaniu są tomy spokojnej pracy mrówczej wielu osób pracujących na komputerach, tak żebyśmy byli gotowi, gdy wyciągną się dziesiątki tysięcy rąk, żeby dać im pierwszy tom i tomy paruzyjne, następne. I przy tym jak najprędzej 16-17 tom epifaniczny. I te dwa tomy, 16-17, jest prawie gotowy. I w krótkim czasie mógłby być drukowany. Bierzemy pod uwagę to, że parę miliardów starych złotych trzeba by ulokować w tomy i pomieścić w wielkich magazynach i czekać. Drodzy bracia i siostry, nikt nie kupi większej ilości, tam niektórzy tylko, bo bracia mają tomy paruzyjne, prawie wszyscy. Więc najwyżej po jednym tomie jeszcze lub po dwa lub trzy i umieszczą tam gdzieś. A może kogoś zainteresuje, może ktoś to ode mnie weźmie. Więcej nikt. Dzisiaj nie ma zainteresowania tomami grupowego, licznego. Są tylko jednostki, bo Pan wyprowadza jednostki do prawdy. Natomiast gdy Babilon
zacznie przemawiać swoim zupełnym już rozkładem i bezradnością do swoich członków, że oni zobaczą, że ta konstrukcja, w której są częścią, wali się, to wtedy dopiero zaczną krzyczeć i szukać prawdy. I mamy być gotowi, żeby im natychmiast w krótkim czasie udostępnić literaturę pod każdym względem. Najpierw ulotki, broszurki, gazetki, czasopismo i w krótkim czasie tomy. Ile kłopotu ma brat Hermec z dużym zapasem tomów epifanicznych, których nikt nie chce kupować we Francji. Ile ma brat Hetman, byłem, oglądałem wielki magazyn od 36 roku, półki zawalone tomami epifanicznymi, nikt nie chce kupować tomów epifanicznych. Pieniądz włożony, zmarnowany, ale gdy przyjdzie czas, a ruszy się prasa masowa, w czasie upadku Babilonu i po upadku Babilonu, wszyscy będziemy cieszyć się masowym zainteresowaniem prawdy, dlatego nie wybiegajmy przed Pana, nie denerwujmy się, że nie ma tomu. Mamy literaturę dla tych, którzy teraz przychodzą. I Pan czuwa. Jeśli wątpimy, jeśli mówimy, że bracia, którzy przygotowują tą pracę wydawniczą, są nieudolni, to mówimy czynami lub słowami do Pana. Panie Jezu, jesteś nieudolny, takie niedołęgi żeś postawił i jesteś bezsilny, nie możesz ich zrzucić z tych foteli. Uparli się, żeby nie wydać żadnego tomu epifanicznego. Zlituj się nad nami, postaw innego, który i innych, którzy będą mogli nasze potrzeby zaspokoić. To tak by te czyny wyglądały. Ja rozumiem, drodzy bracia i siostry, jak bardzo przyjemnie jest sięgnąć, bo ja to przeżywam, mam wszystkie tomy, sięgam i mogę z nich korzystać, ale wy nie wszyscy możecie. Ale kto może z angielskich, proszę bardzo, może dostać tomy angielskie. Ale czy to rozwiązuje sprawę? Gdy ja byłem w Ameryce i podróżowałem, wielokrotnie byłem po zborach, to mieli wydzielone komnaty, w których odbywały się zebrania od czasu do czasu i każdy dom był przygotowany, jak przyjedzie pielgrzym, żeby tam to zebranie urządzić. To jak ja spojrzałem na to, drodzy bracia i siostry, to mało nie zemdlałem z wrażenia. I gdy pierwszy raz byłem z Teresą, to myśmy nie mieli nic angielskiej literatury. Takżeśmy to zobaczyli, wszystkie tomy, wszystkie strażnice brata Russella, od pierwszej do ostatniej. Wszystkie pomocnicze księgi, najrozmaitsze, wszelkie wydawnictwa, wszystko. Jak zaczęliśmy rozmawiać na tematy prawdy, bracie, jaką wy macie wiedzę tam na tym, w tej Polsce. Oni niewiele wiedzieli, co w tych tomach jest. Wszystko mieli. Jestem przekonany, że ci, którzy najbardziej domagają się wszystkich tomów, wszystkiej literatury, cokolwiek było kiedykolwiek wydane, żeby je mieli do swojej dyspozycji, to braknie im jednej rzeczy, najważniejszej, czasu. To, drodzy bracia i siostry, jest największa przeszkoda nasza, brak czasu. Drugie. Ogromne pokusy ze strony świata odrywające od studiowania. Kolorowa telewizja. Satelitarna telewizja.
Magnetowidy z filmami nagranymi. Atrakcyjne. Naciskasz guziczek i cię przenosi w różne kraje tego świata. Wojny, rewolucje, boje, bohaterskie czyny. Młodzież szaleje. Ale oczywiście to wszystko pochłania czas, nawet te rezerwy, jakie mam. W związku z tym zastanowiłem się nad tym przy komentarzu brata Russella, paruzyjnym chyba w czerwcu to było, ten komentarz. I brat Russell tak pisze, że choćbyśmy nie mieli wielkiej wiedzy prawdy, choćbyśmy nie nawrócili nikogo do prawdy, choćbyśmy nie mieli warunków i możliwości głosić, ale jeśli będziemy rozwijać charakter na obraz Chrystusa Pana, jeśli będziemy wierni tej prawdzie, jaką mamy, w niewielkim zakresie, będziemy zwycięzcami. Członkowie gwiezdni, wybitni nauczyciele Wielkiej Ewangelii nie mieli wszelkiej prawdy takiej, jaką my mamy dzisiaj. Oni by się zdumiewali, gdyby usłyszeli tu wykłady na tej konwencji. Poczuliby się takimi maleńkimi w obliczu zalewu prawdy, jaka istnieje. W Epifanii przyszła prawda, której brat Russell nie znał. A więc Klaudiusz z Turynu, członek gwiezdny, wybitny, był zdania, że jeśli papież jest dobry, to jest następcą Piotra. Taki błąd, wiesz. Abelard wierzył w Trójcę, członek gwiezdny. Luther wierzył w piekło. Hus w literalną transubstancjację. A więc wybitni członkowie gwiezdni, którzy ruchy maleńkiego statku ożywieli, oni przejęli błędy, ale tylko szafarską doktrynę dawali. A więc z tego wynika, że jeśli my będziemy wierni tej prawdzie, którą my mamy, gdyby tak sprawdzić, drodzy bracia i siostry, każdego, ile, czy już znana wszystkie artykuły, wszystką teraźniejszą prawdę, sztandary biblijne, wszystkie tomy paruzyjne, czy to wszystko zna w taki sposób, że w każdej chwili może te wszystkie tematy wyjaśnić. Ale tomy epifaniczne to jest ta forma, tak jak powiedziałem, bardzo atrakcyjna, przyjemna, ale mamy jeszcze wiele lat, nim przyjdzie inauguracja. Z jednej strony, z punktu widzenia boskiego planu, mówimy, że bardzo szybko, wkrótce Królestwo Boże, ucisk, widzimy go. Ale brat Johnson pisał, że tuż przed upadkiem, w czasie upadku Babilonu i po upadku będzie ogromna praca głoszenia prawdy do świata. A więc na pewno zdążymy jeszcze wszystko to w opatrzności Pańskiej zrozumieć, poznać i brać w tym udział. Czy jest konieczne powtarzanie tych samych artykułów w teraźniejszej prawdzie, co i w sztandarze biblijnym, co już nieraz miało miejsce? Osoby czytające teraźniejszą prawdę czytają także sztandar. Po co czytają sztandar? Sztandar jest dla świata. Ja żartuję w tej chwili, nie? Ale my rozumiemy, że sztandar biblijny, jeśli drugi raz przeczytamy ten sam artykuł, to chyba nam nie zaszkodzi. Nie rozchorujemy się duchowo. Apostoł Piotr mówi, nie omieszkam was zawsze napominać i powtarzać, choć jesteście utwierdzeni, umiejętni, utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. To on zaleca, żeby ciągle powtarzać, ale nie w tym rzecz. Nie dlatego się wydaje niektóre artykuły w sztandarze, żeby powtarzać. Nie, drodzy bracia i siostry, dlatego, że w angielskim, tak jak w angielskim sztandarze jest drukowane roczne godło tu i roczne godło tam,
I artykuł wielkanocny, teraźniejszy prawdzie, i w sztandarze. To czynią wszyscy kolejno słudzy państwu. Wobec tego my się do tego stosujemy i czynimy to samo. Dlaczego? Dlatego, że są tacy czytelnicy, którzy nie chcą teraźniejszej prawdy, a tylko sztandary. Nawet w Polsce biblioteka Instytutu Naukowego prosiła, bardzo oceniamy sztandar biblijny, ale dziękujemy za teraźniejszą prawdę, nie chcemy. Ale sztandar prosimy i co roku przysyłają pismo dziękczynne z oceną, gratulacyjne, jak piękny jest sztandar biblijny. I teraz, drodzy bracia i siostry, gdyby tam nie było artykułów rocznego godła, no bo jest teraźniejszej prawdzie, czy wielkanocnego, te osoby by o tym nie wiedziały, nie czytały i może nie byłoby dziękczynnego listu, bo może akurat pod wpływem rocznego godła taki list napisano. A więc trzeba rozumieć, że w Ameryce rozsyła się sztandary biblijne do różnych osób tylko zainteresowanych, nieprzygotowanych do teraźniejszej prawdy i oni nie potrzebują. O, elektrownia, dziękujemy. Zaraz mogę ciszej mówić. Chociaż kilkadziesiąt lat kazań, drodzy bracia i siostry, to jednakże lepiej jest z mniejszym wysiłkiem. Otóż nie wiem, czy ta odpowiedź zadowoli tego brata, ale ja myślę, że lepiej mieć więcej niż za mało. Prawda? A niekiedy mamy teraźniejszą prawdę, a robimy sobie nawet kserokopię, bo to ułatwia nam czytanie gdzieś w podróży, nie niszczy się ta teraźniejsza prawda, czy też ułatwia nam badanie beriańskie, gdzie nie musimy całej teraźniejszej prawdy co tydzień nosić ją, niszczyć, prawda? A więc i te korzyści też są. Zgadzam się, następne pytanie, z tym, że istnieje klasa morocianych godnych, jak również poświęconych obozowcom Epifanii. Zgadzam się też z tym, że Biblia wskazuje na 54 rok jako na oczyszczenie prawd i słów wielkiego grona oraz, że jest to koniec Epifanii w ścisłym znaczeniu tego słowa. Dlaczego jednak uważa się, że właśnie ten rok to też koniec powołania do klasy morocianych godnych? I tu w związku z tym od razu przeczytam jeszcze pokrewne pytanie z innej kartki. W starszych numerach TP koniec wysokiego powołania określony jest datą 24 września 1914 rok. Potem pojawiła się data 16 września 14 rok. Skąd wzięła się ta różnica? A więc jest data na zakończenie wysokiego powołania w taki sposób określona. Mianowicie, że Pismo Święte wskazuje, że ciemna noc czas ucisku zakończy pracę zęcia i wybór maluszkiego statka. I na to teksty, które brat Johnson rozwijał i wyjaśniał w Ewangelii Jana 9:4, wskazujące, że przychodzi noc, w której nikt nie będzie mógł pracować, potem Amos 9:13, że ona zęcie zajmie, prawda? Izajasz 66:7 i 8 werset, również przedstawiający zakończenie tego, możemy ten Izajasz 66:7 sobie przeczytać.
pierwej niż pracowała, ku porodzeniu porodziła, pierwej niż się ogarnęła boleść, porodziła mężczyznę. Także tu wskazuje, że mężczyznę, czyli maluszkie statko kompletne w 144 tysiącach, Syjon wydał przed uciskiem, czyli mówi, niż ją ogarnęła boleść. Boleść reprezentuje wielki ucisk od 14 roku, tak jak apostoł Paweł, pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział mówi, że przyjdzie jako ucisk, jako ból na niewiastę brzemienną, prawda? I te bóle porodowe to wojna w dwóch fazach, rewolucja, anarchia i potem rodzi się królestwo. Czyli przed uciskiem, Jan 9,4, nim ciemna noc zapadnie, to mężczyzna tak będzie już urodzony, czyli w liczbie 144 tysiącach skompletowane maluszkie statko. A potem dalej mówi w następnym 8 wersecie, Izrael naród spłodzony bywa jednym razem, ale Syjon ledwie począł pracować, czyli gdy się zaczął ucisk, tak, po urodzeniu już tego mężczyzny, po skompletowaniu maluszkiego statka, Alić porodził synów swoich, czyli wielką kompanię. W procesie, czyli utraciwszy koron, stali się wielką kompanią wprowadzoną w ogień ucisku dla ich oczyszczenia. A więc mamy tutaj te wydarzenia wskazujące na to, że maluszkie statko do 14 roku. I tu nasuwa się pytanie, co wskazuje na to, że ostatni członek 16 września 14 roku został położony na ołtarz. Otóż rzęcie zostało zakończone wojną okopową, która zaczęła się 21 września 14 roku. A więc mamy tutaj już szczegóły w datach, dniach. Bo wojna okopowa, jak wiemy z opisów, zaczęła niszczyć chrześcijaństwo kompletnie, czyli 21 września 14 roku, mimo że deklaracje o wypowiedzeniu wojny już były w sierpniu dokonywane. Według wymiaru Wielkiej Galerii w piramidzie ostatni członek klasy pańskiej był położony na ołtarzu 16 września 14 roku. Wielka Galeria to jest w calach wyrażona długość rozwoju maluszkiego statka w piramidzie na potwierdzenie Biblii. I tam wskazuje, że długość mierzona w calach podłogi od strony północnej ściany, prawda, i znosząca się ku południowi kończy się i przy końcu jej jest próg. I gdy rzucimy, gdy przedłużymy tę linię poprzez ten próg, poprzez tą masę muru, prawda, dalej to ta linia się przecina z linią pionową południowej ściany Wielkiej Galerii i wskazuje na koniec Wielkiej Galerii, czyli tam właśnie ta data, gdy liczymy od naszego Pana 33, potem długość galerii dalej 1813, dochodzimy do progu, jest 1846. 59 z ułamkami, 67 z ułamkami cali, czyli w zaokrągleniu 68, to jak dodamy te trzy liczby, jest 1914 rok, a więc 33, 1813 i 68, 1914 rok. Punkt przecięcia Wielkiej Galerii z pionową ścianą południową i ten jest 16 września dokładnie, bo cale są podane do czwartej pozycji po przecinku, czyli do
dziesięciotysięcznych części cala. A więc to pozwala na wyliczenie dnia. I wychodzi 16 września 2014 roku. Potwierdzenie tego następuje przez wydarzenia wśród maluszkiego statka, ponieważ zaraz po tej dacie, a więc od 18 do 20 września 1914 roku odbyła się konwencja Fort Ward, na której już zaczęto ogłaszać grzechy chrześcijaństwa, co wskazuje, że najwyższy kapłan przystąpił do wyznawania grzechów nad koziem Azazela. A kozioł Azazela to wielkie grono, to wozowie chrześcijaństwa nominalnego, którzy byli odpowiedzialni za stan moralny, religijny w chrześcijaństwie. I prawdy, jakie były wtedy zaczęto głosić, one są wykazaniem, dlaczego wielki ucisk się zaczął. Że to są skutki grzechów w chrześcijaństwie, które wozowie religijni tolerowali i przyczynili się do błędów podtrzymujących ten stan rzeczy chrześcijaństwa, który objawił nienawiść chrześcijan do chrześcijan, którzy stanęli w okopach, chrześcijanie po jednej i chrześcijanie po drugiej stronie, i mordując się przez przeszło 4 lata wojny, pierwszej fazy wojny światowej, kilkadziesiąt milionów chrześcijanie, chrześcijan wymordowali. Kto jest za to odpowiedzialny? A więc maluszkie statko wtedy zaczęło głosić, czyli wyznawać grzechy chrześcijaństwa, co było także pokazane w uderzeniu Jordanu, w pierwszej walce Gideona, a także w tej walce, która wskazywała na wiązanie królów i szlachty według psalmu 149. W rezultacie tego nastąpiło działanie już, które udowodniło, że jeżeli wyznaje się grzechy chrześcijaństwa, to znaczy praca z maluszkim statkiem jest zamknięta. Ostatni członek został położony na ołtarzu. Teraz jest praca. Arcykapłan już przeszedł do innej pracy, a mianowicie objawiania wielkiego grona. Jakież to były sprawy? A więc takie tematy, brat Rusel, pielgrzymi, literatura, ulotki, gazetki i oczywiście czwarty tom był użyty również. A więc o czym tam mówiono? Takie tematy. Uciśnienie narodów, warunki społeczne bez możliwości uzdrowienia przez ludzi. Dlaczego drżą finanse? Ordynacja kleru zwodnicza, oszukańcza. Świat w ogniu. Otóż to była ta działalność i praca, która prowadziła do tego stanu rzeczy. Która udowodniła, że 16 września 2014 roku skompletowany jest maluszkie statko. Dalej jest pytanie, a natomiast 21 wrzesień też jest data, prawda, wskazująca na oczywiście, tak jak tu żeśmy powiedzieli, na rozpoczęcie nocy, w której już nie można pracować. Czyli gdy 16 ostatni był położony, to 21 wydarzenia polityczne udowodniły, gdy miliony stanęły chrześcijan przeciwko milionom chrześcijan i zaczęła się rzeź chrześcijan, oczywiście wbrew miłości miłuj bliźniego jako samego siebie. Nikt sobie nie wbijał bagnetu, tylko bliźniego. Czyli to wielka zbrodnia i grzech. Otóż następnie mamy pytanie, brat Johnson tłumaczy, że Dawid jest typem na urząd onego sługi i panowanie Daniela dzieli się na
dwa okresy, 7 lat w Hebronie, 33,5 roku w Jeruzalemie, czyli 7 lat to 1876 do 1883, a 33,5 to 1883 do 1916. Skąd wziąłem, to jest data 1879, określona jako początek pracy wykonawczej Onego Sługi. Otóż, drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o brata Russella, to tam różne były z jego strony rodzaje służby, które wypełniały pewne proroctwa, pewne przepowiednie. I te okresy równoległe, potem one stały się równoległością na Epifanię, a więc 7 lat jest to w przyjaźni, primus inter pares, czyli pierwszy między równymi, przyjaźni, Hebron znaczy przyjaźń, brat Russell przez te 7 lat w początkowym rozwoju wielkiego ruchu paruzyjnego wśród najbliższych głosi prawdę. Ale potem ten ruch się szybko rozwija, tworzą się liczne spory i wtedy już powstaje Izrael duchowy na wielką skalę i jest to 33,5 roku do 1916, w którym on wykonuje tą szczególną pracę w stosunku do Izraela wykonawczą. Ale pyta się brat 1879. Otóż brat Russell został przedstawiony proroczo przez naszego Pana jako on wierny i roztropny sługa. I jest opis Ewangelii Łukasza, Ewangelii Mateusza, gdzie jest powiedziane, co ma czynić, że uczynił go nadzorcą nad przelazią i nad pokarmem, który ma wydawać na czas słuszny. A więc data 1879 daje niezbity dowód, że w tym roku on wydał taką prawdę, jaka nigdy nie była wydana, a mianowicie zrozumiał cienie przybytku. I bracia z innych artykułów znają, jak brat Russell, mając wielkie doświadczenia z tym związane ze strony walki z przesiewaczami, że, a szczególnie Barbour, prawda, przeciwko okupowi, i Barbour zaczął w swoich pismach przesiewawczych właśnie atakować sprawę ofiar. I potrzeba było dać dowód. Brat Russell leżał na podłodze, całymi godzinami, dniami modlił się do Boga, żeby mu otworzył umysł i dał mu zrozumieć, jak on ma bronić okupu Chrystusowego i ofiary, udziału Kościoła w ofierze za grzech. Barbour znieważył okup, zdeptał tę wspaniałą prawdę, a sprawa udziału Kościoła również była znieważana, dlatego właśnie cienie przybytku dały i porwał się trzeciego dnia i do żony krzyczy, znalazłem! No i oczywiście zebrał starszych, najbardziej wyrobionych w prawdzie, swoje to tłumaczenie im przedstawił, wszyscy się zgadzali z tym. I to w strażnicy zaczął drukować, a potem ze strażnicy stworzono właśnie z tych artykułów broszurę Cienie przybytku. I to było w 1879 roku jako dowód, że brat Russell, jako on wierny i roztropny sługa, już wynosi pogan w tak bardzo ważnych i ogromnych, oczywiście, zagadnieniach biblijnych. Natomiast przedtem już on wyjaśnił, na przykład w 1874 roku on jako to pierwsze ziarno żniwa wieku Ewangelii, on wyjaśnił, że wtóre przyjście naszego Pana będzie niewidzialne. I dał dowody na to. Jan 14, 19, że
Odtąd świat mnie już więcej nie ogląda. Jakże oczekujecie Chrystusa na obłokach, żeby go oglądać? Prawda? Dlatego też w 1876 roku, a więc wtedy wydał broszurkę Czas, nie czas, tylko cel powrotu naszego Pana i sposób, prawda? Te dwie rzeczy, czyli cel restytucji, sposób niewidzialny. A w 1976 roku przy pomocy chronologii Millera i w dyskusjach z Bargurem zrozumiał, że które przyjście nastąpiło w 1874 roku, a więc dwa lata potem, już w tym fakcie i w 1977 roku już z przygotowaną literaturą zaczął rozszerzać we współpracy z innymi braćmi, że Pan już jest, tak jak się wypełniła ta przypowieść, oto oblubieniec. Krzyk o północ, ta północ 1877 rok, to jest środek nocy, która zaczęła się w 1799, a kończy się w 1954 roku. 155 lat tej nocy, punktualnie północ 1777, na wiosnę, oto oblubieniec. I ogłosił to na szeroką skalę przy pomocy literatury. Ruszyli bracia w podróż, ogłaszali wszędzie i ogłoszono, że Pan jest już obecny. I wtedy wyszła potem broszurka Czas, sposób i cel powrotu naszego Pana. Te trzy rzeczy zostały wyjaśnione. A więc tak jak mówiłem, drodzy bracia i siostry, byłoby jeszcze wiele do powiedzenia. Zaraz wziąłem swój zegarek, bo tu mam ze 20 pytań. A jeszcze chyba godzinę mamy jeszcze. No, 11:30, dobrze. Teraz to już trzeba bardzo krótko, bo to ważne były sprawy, które ja tu wziąłem jako pierwsze, takie bym powiedział, bardzo istotne, ale wszystkie pytania są bardzo interesujące i ważne, ale niektóre będą bardzo krótko wyjaśniane. W Ewangelii Jana, przepraszam, Mateusza, Jezus mówił o opuszczeniu osób bliskich i swego dobytku. Czy należy rozumieć to jako powinność? Ale ja jeszcze z tej listy, drodzy bracia i siostry, przypomniało mi się, że nie tylko na tej stronie jest, ale jeszcze na drugiej jest jedno pytanie, ale to już króciutko, bardzo króciutko. Pieśń nad Cieśniami, 5 rozdział od 8 do 17 opisuje służbę poświadczającą wielkiego grona do narodu izraelskiego i nawrócenia się tego narodu wskutek tej służby. Jak to rozumieć, skoro wielkiego grona nie ma już na ziemi, a Izrael jeszcze się nie nawrócił? Tak? Pytający? Na słuszność. Bardzo mądre pytanie. Otóż w związku z artykułem, jaki opublikował brat Joli o królowej Sawie, jako poświęcony jego bezomnika, która z pocztem przybyła do Salomona, to w związku z tym wyjaśniał, że przyjście do Salomona nie oznacza do jego pozafiuralny Salomon brat Johnson, nie oznacza, że fizycznie do żyjącego brata Johnsona przyjdą ci pokazani w Sawie i w Orszaku, a więc Sawa poświęcenie obozownicy Epifanii, Orszak to usprawiedliwienie z wiary, niepoświęceni i że wobec tego te rzesze nie przyjdą do brata Johnsona, do Salomona fizycznie, lecz do literatury, która wyjaśnia te wszystkie zarysy mądrości, których nabyła od Salomona Sawa. A więc do
prawdy wyjaśnianej przez literaturę, przyjście do zrozumienia prawd wydanych przez brata Johnsona i napisanych, które bądź się czyta, bądź się słyszy z wyjaśnień braci, z wykładów. A więc, ktokolwiek słyszy prawdy, które wyjaśnił brat Johnson dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj, to przychodzi do Salomona, bo Pan go użył, żeby te prawdy podał antytypiczny Salomon, brat Johnson, członek gwiezdny na okres Epifanii. Podobnie jest z Wielkim Gronem, że prawdy wydane przez brata Czolego i ta broszurka Nadziei i Perspektywy Żydowskie to jest opracowana przez niego z uwzględnieniem prawd podanych już przez brata Russella i brata Johnsona, plus w sztandarach biblijnych angielskich cały szereg artykułów i prawd o Izraelu. Gdybyśmy przejrzeli literaturę z okresu pracy brata Johnsona jako wodza Wielkiego Grona, to byśmy zauważyli, jak dużo tam jest dla Izraela prawdy. I że ona właśnie, ta prawda, będzie przez Izraela studiowana i czytana. Nie tylko ta broszurka, ale wszystko na temat i głównie w dostępny sposób z tych sztandarów będzie głoszone w Izraelu, gdy przyjdzie moment ich zrozumienia, że tym Mesjaszem oczekiwanym jest Chrystus. Dlatego nie musi żyć brat Jolly i Wielkie Grono, aby przyjść do Niego. To znaczy do narzędzia, przez które Pan podał te prawdy i w ten sposób się to ma wypełnić. I teraz przechodzimy do Mateusza. Jezus mówi o opuszczeniu osób bliskich tak, jak należy to rozumieć, czy jako powinność poświęconego, czy zatem osoba poświęcająca się musi opuścić swych bliskich lub nie wstępować w związki małżeńskie? Otóż to jest wyrażenie obrazowe, alegoryczne. Nasz Pan mówił w przypowieściach i w alegoriach i w niejasnych wyrażeniach. Ono wymaga wytłumaczenia i gdy weźmiemy podany tutaj 19 rozdział Mateusza, 29 werset, 19:29, że kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, tu jest albo żonę, albo dzieci. O żonie jest wyrażenie żona w watykańskim manuskrypcie nie występuje. Dzieci rolę dla imienia mego i tak dalej. Otóż, gdy weźmiemy pod uwagę parę wersetów wstecz, a mianowicie od 20 wersetu do 22, rzekł mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegał od młodości mojej, czegoś mu jeszcze nie dostaje, bo on postawił pytanie, co mam czynić, abym otrzymał żywot wieczny. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj majątności twoje, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A przyszedłszy naśladuj mnie. A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, czy smutny, albowiem wiele miał majątności. Otóż idź sprzedaj wszystkie majątności. A dlaczego, bracia, nie sprzedajecie? Sprzedajcie te samochody i wszystko, co macie. A jesteście poświęceni? Macie domy. Mamy stodołę. Czemu brat nie sprzedał stodoły? Byśmy na polu się zbierali.
a w domach nie spali, tylko pod namiotami. A więc to są wyrażenia alegoryczne. Sprzedaj wszystko, co masz, to znaczy ofiaruj w umyśle, w sercu. Nic na zewnątrz się pozornie nie zmienia, tylko od chwili poświęcenia masz rozumieć, że ty jesteś własność Pańska i wszystko, co masz, bo jest powiedziane tu, tu masz ale wczoraj, w stylu daj mi serce twoje, tak? To znaczy, to co w sercu, my jesteśmy właścicielami naszych pewnych dóbr, prawda? A więc ludzkiej natury i wszystkiego, co nas otacza, a zatem poświęcenie oznacza, że my deklarujemy, że Panie, od tej chwili to jest Twoje. Przy poświęceniu bracia sobie przypominają w ulicy, jak to brat Jolly tłumaczył, to wykład do poświęcenia, był portfel i mówi, Panie, poświęcam się, cały jestem, moje serce, wszystko, moje plany, zamierzenia, wszystko Ci oddaję i tylko przyjmie Twoje plany, Twoje zamierzenia, Twoje uczucia, Twoje myśli, Twoje słowa, to wczoraj tutaj było mówione. A także wszystko, co posiadam, ten portfel, wszystko, co w nim jest i co będzie do niego wpływać. I wszystkie tytuły własności, moją ziemię, dom, samochody. A Pan mówi, dobrze, przestałeś być właścicielem tego wszystkiego, a teraz posłuchaj mnie. Słucham pilnie, Panie. Weź ten portfel, mój, pamiętaj, to jest mój portfel. Włóż go do kieszeni. Pamiętaj, ta marynarka, że się ofiaruje, jest moja i kieszeń moja, do mojej kieszeni, już. I wszystkie te dobra są moje, to ja Ci powierzam je nadal. Jesteś, byłeś ich szafarzem, a teraz nieco się zmieni w Twoim szafarstwie, nieco, nie wszystko, ale nieco tak. Nadal będziesz dbał o żonę, o dzieci, o, tak jak dbałeś, ale nie będziesz na wódkę wydawał. Tak? A czas, który żeś ofiarował, też nie będziesz chodził na dyskotekę. Nie będziesz chodził do knajpy, do przyjaciół, na karty nie będziesz chodził i tak dalej, ten czas będziesz według moich rad, wskazówek, które będą. Będziesz czytał w mannie, w szóstym tomie, w instrukcjach, artykułach, wyjaśnieniach, wykładach, a z czego nie będziesz wiedział, to mnie się zapytasz za pośrednictwem najpierw starszego zboru, jak ci niedostatecznie wyjaśni, przyjezdny pierwszym, jeśli nie pomoże, napiszesz jeszcze wyżej i jeszcze wyżej, aż do sługi na czasie. Jeśli będziesz miał nadal niewyjaśnione sprawy, ale wszystko to jest w taki sposób. I wobec tego żona twoja jest również poświęcona i musisz być jej głową, tak jak twoją głową jest Chrystus. A więc nie możesz nadużywać, nie możesz tyranizować, musisz z miłością, tak jak Chrystus miłuje ciebie. No i w taki sposób, drodzy bracia i siostry, związki małżeńskie wchodzimy, żenią się bracia, siostry, to jest właściwe, zalecone przez apostoła Pawła, z pewnymi wyjątkami, prawda? I że te małżeństwa mają reguły i przepisy pańskie, ponieważ małżeństwa są pańskie, żony i mężowie mają według tych wskazówek postępować i żyć. Wtedy będzie wszystko dobrze. Drugie, dlaczego dobrą, porządną rzeczą jest poświęcać się Bogu na służbę obecnie? Co się zyskuje poświęcając się teraz, a nie pod warunkami nowego przymierza? Co się zyskuje? Nawet nie potrzeba się poświęcić, żeby coś zyskać, jeżeli ktoś przyjmie w tym okresie czasu teraz pewne zarysy prawdy. Jeśli się dowie o fragmencie planu Bożego, w którym jest powiedziane, że ucisk, jaki jest, w którym my żyjemy, jest dozwolony i że on się zakończy, ale on zniszczy to, co człowiek stworzył, a żeby na gruzach tego zbudował Chrystus, co ma trwać wiecznie. Wobec tego, jaka korzyść jest dla takiego, który
troszkę wierzy, nie jest usprawiedliwiony, a nawet nie jest poświęcony. Nie jest poświęcony, a nawet nie jest usprawiedliwiony. Jaka korzyść? W pewnym momencie mówią, słuchaj, mamy taką organizację anarchistów, przecież to jest nie do wytrzymania z tym wszystkim, my musimy to zniszczyć. No tak, ja się zgadzam, że to są warunki, które nam nie odpowiadają, tak? No to wstąp do nas. O nie. Mu się przypomina, mówi, że ten ucisk to będzie wojna, rewolucja, anarchia, zniszczenie tego, a założenie królestwa. Oj, na pewno coś w tym jest, bo tak to wszystko się wykonuje. Nie. Będą go ciągnąć do różnych akcji masowych, różnych zaburzeń rewolucyjnych czy innych. On będzie uciekał od tego. I o, ja rozumiem z tego, co mi tam mówili badacze, że przecież nic człowiek nie zbuduje tutaj wiecznego, że to ma być wszystko na gruzach tych królestw, niebieskich królestw, to ma iść wszystko w gruzy, wobec tego nie, jest daleka. A więc widzimy, jaką ma korzyść człowiek. Gdyby poszedł, to w krótkim czasie by zginął, tak jak inni będą ginąć. Ci, co będą brać broń i szli do rewolucji, zginą. Ci, co będą anarchistami, pójdą niszczyć, zginą. W końcu sami siebie wymordują, a którzy zostaną, zniszczy ich pan w Palestynie. A więc uniknie tego, może przeżyć. A cóż, dopiero poświęcony. Poświęcony jest to zaproszony do szkoły Chrystusowej w tym celu, żeby otrzymał edukację potrzebną do nauczania innych w Królestwie Bożym. Pan mu zapewnia, że przy poświęceniu jest własnością jego i biada komu, żeby wtrącał się w boskie sprawy odnośnie tej jedności. Nikt nie może uczynić temu człowiekowi czegokolwiek wbrew woli Bożej. Mało, każdy włos na głowie jego jest policzony. I nie może nikt zdjąć włosa jednego bez dozwolenia Bożego. A o opatrzności słyszeliśmy tutaj wykład. Więc więcej nie potrzebuję mówić. Taki, który się obecnie poświęca, będzie książęciem drugorzędnym po godnych w tysiącleciu, a po małym okresie pierwszorzędnym książęciem wśród książąt, których Pan tutaj uczyni przedstawicielami całej ludzkości i to na całą wieczność. Co znaczy wyrażenie Jezus zastąpił Adama w śmierci? To jest krótkie ostatnie pytanie. Otóż wyrok za grzech śmierć, Pan powiedział, Jehowa, na Adama. I koniec. Gdyby nie było odkupiciela, wszyscy ludzie by umierali, tak jak umierają, nie byłoby żadnej szansy i w końcu nie zostałaby żywa dusza na ziemi, tak jak nasz Pan mówi, że gdyby nie był ukrócony ode dni w ucisku, żywa dusza by nie została na ziemi i by się skończyła historia ludzkości. Ale Bóg ma swój plan i wobec tego, również to było tu tłumaczone wczoraj, Logos zgodził się realizować, wziąć udział w planie zbawienia i przyjąć naturę ludzką, aby mógł być odpowiednikiem. Był cytowany wczoraj tu psalm 8 i do Żydów. Drugi rozdział, 9 werset i poprzedni werset porównujący Adama z Jezusem, że to są równorzędne osoby jako ludzie. Równoważne są. I teraz boska sprawiedliwość mówi, dobrze, jeśli się zgłosi taki, który spełni warunki, pod każdym względem będzie jako doskonały człowiek, posiadający prawo do życia, prawa życiowe i przysługujące mu z tego tytułu przywileje życiowe i życie doskonałe, to wobec tego jego wsadzimy do więzienia, które nazywa się Hadesem, tam jest Adam, i on już tam pozostanie, w tym Hadesie na wieki wieczne, a Adama stamtąd wyprowadzimy, bo sprawiedliwość domagała się śmierci człowieka, Adama,
A, kopia Adama może w to miejsce być przyjęta do Hadesu i sprawiedliwości staje się zadość. Wobec tego nasz Pan to uczynił i w Hadesie zostawił swoją duszę ludzką, która już nigdy nie może wyjść z tego miejsca, to znaczy z tego stanu, unicestwiona na wieki wieczne. Dusza, czyli życie doskonałe Jezusa, a wobec tego Adam może z tego korzystać i dlatego Jezus zastąpił Adama w śmierci. Proszę o krótką interpretację wersetu objawienie 13:18. Objawienie 13:18 mówi: tu jest mądrość, kto ma rozum, niech zrachuje liczbę owej bestii, albowiem jest liczba człowieka. A ta jest liczba 666. Otóż liczba 666, gdy Bratrusek dawał Vicarius Filii, potem się wycofał, że to nie jest, to adwentyści też to lansowali, to nie jest właściwa interpretacja. I brat Johnson zrozumiał tę liczbę, pozostawił w manuskrypcie bratu Jolet. To pytanie postawił brat Stachowiak we Wrocławiu, Braterstwa Plecharczyków, bratu Jolemu. Ja przy tym siedziałem, uszów nadstawiałem, co to będzie za odpowiedź. A brat Joli mówi, tak jak ja teraz, że on ma. Bracie Joli, niech brat powie. A brat Joli, roześmiał się, ja wiem, że jesteście ciekawi. Niestety, otrzymałem z poleceniem, że po Armagedonie ta odpowiedź ma być sprawdzona z wypełnieniem i wtedy ogłoszona. Więc, drogi bracia, czekajmy Armagedonu, ale nie zachęcajmy go, żeby już jutro przyszedł, bo jeszcze mamy dużo do zrobienia, nim on przyjdzie, żebyśmy byli gotowi na jego przyjęcie. A jak przejdzie, to brat Hedman nam to wydrukuje i da odpowiedź. Drogi bracia, proszę wyjaśnić, co Jezus Chrystus wpisał palcem na ziemi. To czytamy w Ewangelii Jana 8:6-8. Za wyjaśnienie serdecznie dziękuję. Ewangelia Jana 8:6-8. A to mówili, kusząc go, aby go mogli oskarżyć. A Jezus, schyliwszy się na dół, pisał palcem na ziemi. I potem 8 werset. A zasiął, schyliwszy się na dół, pisał na ziemi. Otóż niektórzy mówią, że Jezus wtedy, gdy ci oskarżali faryzeusze, nauczeni w piśmie i faryzeusze, niewiastę zastaną na cudzołóstwie, postawili w pośrodku i rzekli: nauczycielu, tę niewiastę zastaną na samym uczynku cudzołóstwa, a w zakonie napisane mamy ją kamienować, i kusili go i mówili: a ty co mówisz? Chcieli go oskarżyć. A wtedy Jezus pisał. Więc niektórzy bracia sobie interpretują tak, że wymieniał tam, spojrzał na tych nauczonych w piśmie faryzeuszów, przeniknął ich życie i stwierdził, że mieli swoje grzechy podobne do tej niewiasty i wobec tego, że pisał to na piasku, każdy spojrzał, był przerażony. On im pisze, taka jest interpretacja, ale nie ma na to żadnych podstaw, drodzy bracia i siostry, nie ma dowodów na to. I myślę, że to nie jest tak, powinno, nie tak powinno być to tłumaczone. Otóż brat Johnson w związku z tym napisał artykule, który mówi o samokontroli, koncentracji, że to pisanie
To było koncentracją wielką umysłu naszego Pana nad tym, co On ma odpowiedzieć. On się łączył z Ojcem Niebieskim w swym umyśle i rozmawiał z Bogiem, co ma odpowiedzieć. I potem odpowiedział to, co nastąpiło w tym wydarzeniu. Gdyby tak było, jak niektórzy bracia interpretują, to by 9 werset brzmiał: co gdy oni zobaczyli napisane, prawda, jeden za drugim by wychodzili, tak? Zobaczyli napisane. A tu jest napisane, co gdy oni usłyszeli, ale to, co Jezus powiedział. A Jezus powiedział: kto z was jest bez grzechu, niech na nią pierwszy kamieniem rzuci. To by odpowiedź naszego Pana. I gdy to usłyszeli, to wtedy oni wejrzeli w swój stan serca, ponieważ odpowiedź naszego Pana była tak sugestywna, że zmusiła każdego i oczywiście bez wątpienia wpływ Ducha Bożego sprawił, że każdemu z tych faryzeuszy nauczonych w piśmie od razu stanęły ich grzeszki, ich umyśle. A więc nie musieli ich czytać, w ich umyśle one już natychmiast przypomniały. I wtedy, co gdy oni usłyszeli, będąc od sumienia przekonani, to znaczy sumienie im to powiedziało, nie napis, tak? Sumienie to jest wyrzut wewnętrzny, który stawia obraz twojego grzechu. Ten sumienie nam przypomina obraz grzechu, w którym my braliśmy udział w przeszłości. Każdemu z nas, ja nie myślę, że tylko im, bo od czasu do czasu, przy pewnych okolicznościach, moje przeszłe lata przed poświęceniem stają mi przed oczyma, których oczywiście, których się wstydzę, ale nic na ten temat nie mówię. Każdy się wstydzi w przeszłości tego, co czyniło, nie było zgodne z zasadami prawdy i wobec tego oni, im sumienie to powiedziało. Jeden za drugim wychodzili, począwszy od starszych aż do ostatecznych, iż tylko sam Jezus został na niewiasta pośrodku stojąca i wtedy Pan powiedział: niewiasto, żaden cię nie potępił, żaden, idźże, a już więcej nie grzesz. Co przedstawiał Ezra, ci pozostali mężowie razem z nim z księgi Nehemiasza. Otóż 8 rozdział i 9 werset Nehemiasza mówi tak. Zatem Nehemiasz, ten jest Tyrsata i Ezdrasz kapłan, nauczony w piśmie i lewitowie, którzy uczyli lud, rzekli do wszystkiego ludu: ten dzień poświęcony jest Panu, Bogu waszemu, ale nie smućcie się ani płaczcie, bo płakał wszyscy lud, słysząc te słowa. Otóż to ma dwa wypełnienia, w ogóle cały ten rozdział, jeden z okresu reformacji. Natomiast drugi, bardzo szczegółowy, dokładnie wytłumaczony, jest to z okresu pracy brata Johnsona w Wielkiej Brytanii, gdy był posłany przez brata Russella w 1916 roku w związku z doświadczeniami w brytyjskim przybytku. I w międzyczasie, gdy brat Johnson pewne sprawy zaczął w tym tam Bethel, w tym domu, w którym pracowali zarządcy Sherman, Crawford i oczywiście wyruszał w podróż, a także miał uprawnienia do zwoływania konwencji i uczestniczenia w nich. I to była akurat konwencja w Manchester 30 grudnia i 31 grudnia i 1 stycznia. I na tej konwencji tu wymienione osoby. Nehemiasz reprezentuje brata Johnsona,
w jego urzędzie wykonawczym, a Esdrasz kapłan nauczycielski, prowadząc ona w urzędzie nauczycielskim. Otóż ten Nehemiasz w nawiasie jest, ten jest Tyrsata, to znaczy gubernator, czyli funkcja wykonawcza, administracyjna. I oczywiście potem są lewitowie wymienieni, ale byli też inni kapłani lewitowie, jak mówi 13 werset, że kapłani lewitowie potem zebrali się dnia drugiego, przedniejsi domów ojcowskich ze wszystkiego ludu, kapłani lewitowie do Ezdrasza nauczonego w piśmie, aby rozumieli słowa zakonu, czyli na tej konwencji kapłani przedstawiają tutaj sług prawdy, czyli starszych i diakonów, którzy oczywiście byli pomocnikami w pracy i w organizowaniu tego, a w poprzednim wersecie 7, a także i w wersecie 4 wymienia wybitnych i mniej wybitnych sług. I 4 werset mówi, stanął Esdrasz, nauczony w piśmie, czyli brat Johnson, a po prawej ręce wymienia 6 i po lewej 7, razem było 14. Otóż ci wszyscy współdziałali z nim w organizowaniu tej konwencji. Chyba czas, gdzie przewodniczący jest, chyba czas kończy. Co? Jeszcze 5 minut. Brat mi da tu sygnał. Czy aniołowie widzą literalnie lub symbolicznie oglądają Boga Jahwę? Otóż według 18 rozdziału Mateusza 10 wersetu jest powiedziane, że aniołowie tych maluszkich, czyli nas, my mamy też aniołów z przydziału Pańskiego, pod nadzorem Chrystusa, anioł Pański zawsze obóz, oko tych, którzy się go boją, wyrywa ich. I tacy aniołowie każdego z nas mają pod swoją opieką. I nasz Pan mówi, że tacy aniołowie mają przystęp do Ojca Niebieskiego w każdej chwili. Duchowe istoty z duchowymi istotami obcują, mogą być obecne. Także wszystkie duchowe istoty mają kontakt z Bogiem osobisty. Jeżeli zachodzi potrzeba, oczywiście, i to jest tutaj podkreślone, że tak ważna jest funkcja opieki nad ludem Bożym tu na ziemi, nad poświęconymi, że anioł każdego z nas ma dostęp do Ojca Niebieskiego. I Daniel na przykład w wielkich doświadczeniach to miał anioła wyższej rangi, który się nim opiekował. A więc bardziej odpowiedzialni słudzy mają anioł wyższej rangi. I wtedy, kiedy ten musi opuścić, to do Daniela przyszedł inny, który go zastąpił. A ten wyższej rangi udał się do Boga. Przez jaką śmiercią, jaką będą, lub jak będą przemienieni starożytni urodzeni godni z natury ludzkiej do duchowej? Objawienie 20 rozdział od 7 do 9 mówi, że otoczyli obóz świętych miasto umiłowane, obóz świętych starożytnych godni, miasto umiłowane, odwrotnie, obóz świętych urodzianie godni, a miasto umiłowane starożytni godni będą otoczeni, otoczyli obóz świętych. I wobec tego także Jozue 22 rozdział o tym wspomina, że zbuntowano się i wyruszyli przeciwko tym pokoleniom. Ruben, Gad i połowa pokolenia Manasesa. Izrael ruszył przeciwko nim do wojny, tak jest powiedziane. I to jest właśnie również tu, tam w typie, a tu także w tym proroctwie objawienia. Nie ma szczegółów, jak mordowali. Brad Johnson pisze na ten temat, że Bóg mógłby dokonać cudu i spodzony z ducha na początku małego okresu godnych, przy końcu okresu zmienić im naturę ludzką na duchową, ale byłoby to bardzo bolesne.
I wobec tego jest sprawa w opatrzności pańskiej tak przewidziana, że bunt tych, którzy się opowiedzą po stronie szatana, a więc klasy kozłów, zbrodniczy będzie. Będzie miał charakter zbrodni i oni dokonają tego morderstwa. Przy czym opatrzność boska będzie nad nimi, będą nowymi stworzeniami po tysiącletnim okresie doskonałości ludzkiej, można sobie wyobrazić, i po 40 latach spłodzenia sucha, cóż to będą za potężne istoty w ich umysłach, sercach, w ich charakterach. Ta śmierć dla nich będzie bez wątpienia pod szczególną troską naszego Pana Jezusa Chrystusa i Kościoła, że nie będzie tam ani cienia niepotrzebnego cierpienia, tylko takie, jakie będzie potrzebne. I oczywiście to nastąpi. Czy Abraham, Izak, Jakub znali imię Jehowa? Otóż czytamy 2 Mojżeszowa, 6 rozdział, 3 werset. Nawet w gdańskiej Biblii mamy wyraz Jehowa, którym się ukazał Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi w tym imieniu, że Bóg Wszechmogący, ale w imieniu moim Jehowa nie jestem poznany od nich. Otóż imię Jehowa to nazwa, a jednocześnie znaczenie w sobie mieści. Jestem, który jestem, będę, który będę. I to Mojżeszowi Bóg objawił przy tym spotkaniu przy krzaku. Otóż gdy Mojżesz dopominał się, jakie jest imię Twoje, co mam powiedzieć tym, do których mnie posyłasz, powiesz, jestem, który jestem i jestem. To znaczy przymioty istoty i charaktery. Jam jest, jestem albo ja będę reprezentuje przymioty istoty boskiej. Przymioty istoty. A który jestem, którym, ponieważ podoba mi się takim być, ten drugi człon reprezentuje przymioty charakteru. A wobec tego w tym złożonym tutaj i w typie wytłumaczonym Mojżeszowi w imieniu, przedtem nie byli Abraham, Izak, Jakub wprowadzeni i zapoznani z tym, ale nazwę znali, nazwę Jehowa. I nawet jest powiedziane, że Ewa powiedziała do Kaina, nie do Kaina, ale powiedziała w związku z urodzeniem Kaina. Potem Adam poznał Ewę, żonę swoją, która poczęła i porodziła Kaina, rzekła, otrzymałam męża od Pana, od Jehowy. Ten tutaj trzeci werset obok tego używa, obok Jehowa używa też wyraz Bóg Wszechmogący, czyli El Shaddai, Bóg Wszechmogący. I jako Bóg Wszechmogący był znany i nazwa oczywiście była przez nich również znana. Jest tu tak dużo ciekawych jeszcze pytań. Nie wiem, co tam brat przewodniczący musi powiedzieć. No dobrze. Co demony, pomocnicy szatana mogą zrobić z człowiekowi? No, oczywiście robią to, co wy widzicie, w stosunku do niepoświęconych, że się mordują, torturują, zabijają, niszczy ich narkomania, że cudzołożą, że kradną, że oszukują, że rabują. To demony robią z ludźmi. Dalej, demony organizują ich w grupy polityczne, nadają im wodzów i prowadzą do walki między tymi grupami politycznymi, do rywalizacji, sporów, konfliktów. I wszelkie kłótnie i konflikty są właśnie podniecane przez demonów.